Joanna Dolata. Dzień dobry. Dzień dobry. Tamten temat jest zamknięty, w ogóle nie będziemy go kontynuować z tobą. Joasiu, skąd przyjechałaś do nas? Krążę ostatnio między dwoma miastami, mianowicie Września i Katowice. Września i Katowice. No to jaka nam jest odległość? Oj, długa, 7 godzin jazdy pociągiem. No bo to w linii prostej łatwo się na mapie wydaje, tak, że myk, a to... A dlaczego kursujesz, powiedz? A kursuję, bo pierwsze miasto to jest miasto rodzinne, a drugie miasto studiów. I tak w ogóle z tego miejsca niedawno miałam taką przygodę odbyć staż w Straży Pożarnej. Chciałam ich serdecznie pozdrowić, bo nie wybaczyli mi... Strażaków? Tak, strażaków. Oni już też niedługo będą bezrobotni, bo już kominy przestają dymić. No właśnie, kurczę, co to się dzieje? Ja nie wiem, co się dzieje. To co, wylosuję ci piosenkę. Jesteś przygotowana, wszystkie utwory znasz doskonale? Tak, tak. Ale strasznie bym chciała z relacji rodzinnych, takich dobrych, tak dla groteski goście idą, panie Wojtku. Serce mi się kroi na kawałki, bo nie mam na to wpływu. Naprawdę nie wiem, co tam się schowało, ale zobaczmy tu. Szóstka, co nam szóstka da? Nie no, przykro, gości nie będzie, zamiast gości jest piosenka Uszalalala. Nie. No ale tak, no trzeba ci poradę. Takie są panie zasady. Panie Wojtku. No widzisz, ja bym też wolał teraz być na Śląsku, patrzeć na kominy, a muszę siedzieć tutaj. O nie, na kominy pan chciał patrzeć. Ale nie dymiące. Chyba, że tak. Ktoś się ironicznie na widowni śmieje. Proszę, skończmy te kominy. Jaką taśmę byś chciała? Profesjonalną. No naturalny. I proszę bardzo. Mam wiele w ręce. Nie mam pieniędzy. Nie mam ochoty. Wsiądź się do roboty. Zamiast pracować, ja wolę leniuchowa. No i to był rock and roll. Dlaczego spróbujemy się martwić? No spróbujemy, no proszę. Oj panowie, za wolne tempo, zaraz was ochrzani tutaj pan Irek. Mam wiele w ręce, uszalala. Nie mam pieniędzy, uszalala. Nie mam ochoty, uszalala. Wsiądź się do roboty. Zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato mówią mi: synu, masz lat 53. Najwyższy czas, byś skończył szkołę, inaczej będziesz starym matołem. Nie ta ich gadka, nic nie obchodzi. Niech życie w szkole marnują w łodzie. Mam wiele w ręce. Nie mam pieniędzy. Nie mam ochoty. Wziął się do roboty. Zamiast pracować, wolę leniuchować. Mama i tato są zmartwieni, że syn się jeszcze nie ożenił, że nie ma domu i samochodu, że się marnuje chłopak za młodu. Ja na ich teksty przymykam oczy, wolę z kumplami na miasto skoczyć. Mama i tato głowę mi trują, że już pół wieku na mnie pracują. Przy lat 30 dają pieniądze, by zaspokoić syna lekarzące. Ja cicho siedzę, na nich nie krzyczę, przecież was kocham, moi rodzice. Mam wiele w ręce, nie mam pieniędzy, nie mam ochoty, wziął się do roboty. Zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Panie przewodniczący, proszę o werdykt. Więc, że blisko Dolata, to pani Dolata wygrała. To był, przyznaję państwu, jeden z najkrótszych werdyktów, nieopakowanych w żadną dodatkową ideologię.
Jesteś szczęśliwa? Bardzo i muszę przyznać, że założyłam się z tatą, że z goli wąsa jak wygram, więc niech się szykuje. No nieźle, a jest tutaj ojciec? Nie ma. Nie wierzyli, że to powiem. Kocham ich. No nie tylko, że powiedziała, ale wygrała. Bardzo proszę się oszmydlić, mówię do twojego taty. Brawa dla naszej laureatki, za chwilę finał.